Dzień dobry, Katarzyna Deperas, portal Energia i My. Dzień dobry. Chciałam zadać panu pytanie, jakie zalety ma instalacja grzewcza z pompą ciepła? No cóż, można powiedzieć, że instalacja z pompą ciepła to jest coś wyjątkowego, coś, co daje przede wszystkim ogromne zalety eksploatacji, ponieważ koszty z eksploatacją spadają radykalnie o nawet 30-40, w niektórych przypadkach nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. A co jest najważniejsze, jest to instalacja, która nie wymaga kotłowni, nie wymaga tradycyjnych nośników energii, nie wymaga komina i odpowiednio ją projektując od samego początku, myślę, że mamy po prostu urządzenie, które właściwie jest nieobecne w domu i o nim praktycznie biorąc całkowicie zapominamy. A drugim aspektem, który tutaj jest najważniejszy, to jest oczywiście żywotność tych urządzeń. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, od kotłów różnego rodzaju, żywotność pomp ciepła jest kilkakrotnie większa. Szacuje się, że w granicach około 20-30 lat tak naprawdę poprawnie prowadzona sprężarka bez żadnego problemu powinna wytrzymać i powinna nam bezawaryjnie pracować. Czy mógłby mi pan powiedzieć o nowych technologiach, które obecnie są używane? Taką chyba jedną z najciekawszych technologii, które mamy w tej chwili do dyspozycji również w Polsce, która wykorzystuje klasyczny gaz ziemny, również gaz płynny, to jest silnik Stirlinga. Jest to urządzenie, które w sumie powstało jeszcze w XIX wieku, bo tak naprawdę to mnich benedyktyński wymyślił to sobie jako system do zasilania wodą pól uprawnych, ale okazuje się, że wiele lat trzeba było czekać, żeby tą technologię tak zmodyfikować, żeby mogła ona być wykorzystana w domku jednorodzinnym. I właśnie to, co proponujemy już na polskim rynku, to nazywa się urządzenie Vito Twin. Jest to nic innego jak mikrokogeneracja, czyli maleńka elektrociepłownia dla każdego domku jednorodzinnego. Czyli produkujemy z jednej strony około 1 kW energii elektrycznej, a z drugiej strony około 5,5 kW ciepła, co w związku z tym bardzo dobrze się nadaje do domków takich, które modernizujemy, które chcemy docieplić, które chcemy po prostu na starej instalacji grzejnikowej wyposażyć w nowoczesny system, a tam, gdzie jest instalacja gazowa. Także miejmy nadzieję, że przyjmą się te rozwiązania również w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo.